Cześć, tu Mruk, witam w kolejnej części, czwartej już kolekcji kostek. Dzisiaj znowu kostki 3x3 i ich modyfikacje, ale takie kostki, które zawierają albo mniej, albo więcej elementów w porównaniu do kostki 3x3, czyli więcej albo mniej niż 26 klocków. To jest oczywiście podstawowa kostka 3x3 i zaczynamy może najpierw od kostek, które mają mniej elementów niż ta kostka, a to znaczy, że niektóre z tych elementów są po prostu w jakiś sposób połączone albo tak zmodyfikowane, że tych elementów jest mniej. I pierwsza seria tych kostek, czyli moje ulubione kostki Bermuda. Tych kostek jest 8 plus 4 innego kształtu. One od kostki 3x3 różnią się tym. Tutaj wyglądają prawie jak kostka 3x3, natomiast wszystkie zawierają środki w kształcie trójkątów. Oczywiście nie wszystkie środki są w tym kształcie, ale tam, gdzie jest taki środek, narożnik wygląda w ten sposób i tutaj dochodzi do blokowania tej kostki. Narożnik jest taki jak w kostce Fischer. Ten element przynajmniej tak wygląda. Tu są normalne krawędzie. Natomiast środek jest trójkątny i ten środek blokuje niektóre obroty. Tak jak tutaj na przykład kostka może by się kręciła, ale wymaga odpowiedniego ustawienia i dopiero wtedy się kręci. Tych kostek jest 8, cała seria planet. Są opisane na zielonych ścianach. Każda ma różną ilość tych trójkątów blokujących. Niektóre mają też dodatkowy element trochę utrudniający układanie, tak jak ta kostka tutaj ma. Cała kostka jest 3x3, natomiast tutaj oprócz tego, że ma ten trójkąt, zawiera jeszcze taką jedną ścianę z kostki Fischer i obraca się dopiero po... Nie chce się w ogóle obracać. Ona ma jeszcze środki przemieszczone, dopiero teraz będzie się obracać. Ta kostka nie dość, że ma ten trójkąt, to tutaj jeszcze krawędzie tak naprawdę są środkami, a te środki są krawędziami, a krawędzie dwukolorowymi środkami. I dopiero w takiej pozycji można ją układać. Podobnie kolejne kostki. Jeśli chodzi o ich trudność, to w zasadzie zgodnie z oddalaniem się od Słońca ich trudność rośnie, chociaż chyba najtrudniejsza jest kostka, która się nazywa akurat Ziemia. Ona ma tylko dwa te trójkąty, ale tak usytuowane, że naprawdę jest trudna do ułożenia, mimo że nie wymaga jakichś specjalnych algorytmów. Można ją spróbować rozwiązać podstawowymi algorytmami samemu, aczkolwiek jest to bardzo, bardzo trudne. I podobnie kolejne kostki, które są bardziej oddalone od Słońca niż Ziemia, są trudne. Najłatwiejszy jest Merkury, Wenus. I chyba te dwie są najprostsze, natomiast wszystkie kolejne są coraz trudniejsze. Tych kostek jest 8, to jest cała seria, plus do tego dochodzą jeszcze kostki zbudowane na bazie kostki Merkury, czyli tej kostki, ale kostki w kształcie domków, domek z zielonym dachem, domek z czerwonym dachem, walec.
palec i jeszcze sunflower, czyli taka kostka. Natomiast te kostki o innym kształcie to są modyfikacje kostki Merkury i układa się je dokładnie tak jak kostkę Merkury. Kształt może być trochę mylący i wprowadzać w błąd, ale jest to mały problem. I kolejna, nie wiem czy seria kostek, które się blokują, czy kostki, które się blokują i mają mniej elementów niż zwykła kostka 3x3, to kostki, które mają zablokowane ściany w sposób prosty, czyli cała seria kostek, która wyszła w ubiegłym roku, czyli Bandage Cube A, B i C. Ja już nie pamiętam, która to jest, chyba C, to jest B, inaczej nazywana B-Cube'em, i kostka A, która ma jeden taki duży element. Ja kostkę, którą miałem z tej serii, oddałem w którymś giveaway'u. Kostki, które można ułożyć także zwykłymi algorytmami. Przynajmniej te dwie i tą trzecią, której się nie da ułożyć zwykłymi algorytmami, to jest kostka typu B, albo wcześniej zwana B-Cube, produkowana była kiedyś przez firmę Meffert. Ta kostka jest akurat najtrudniejszą z nich wszystkich. Trzeba znać specjalne algorytmy, żeby ją ułożyć. Nie, to jest kostka typu C, ta jest B-Cube. Kostka, która ma tylko jeden narożnik, a reszta wszystko jest połączone, czyli dwa elementy są połączone. I to jest ta kostka. Są jeszcze kostki dwie, które mam zabandażowane, czyli blokujące. Tutaj wszystkie środki są połączone na tej ścianie i na tej ścianie w prostopadle do tego jednego elementu. Kostkę, którą też można ułożyć bez specjalnych algorytmów, trzeba trochę pomyśleć. I ostatnia kostka, Bandage 3 nazywa się na YouTubie. Ona jest generalnie niedostępna w sklepach. Ja ją sam akurat robiłem, wykorzystując te tipy od firmy Cube Twist. Na kostce bazowej 3x3 i ją, żeby ułożyć, trzeba jednak znać algorytmy z tej kostki B-Cube, czyli Bandage Cube typu B, i wtedy ona da się ułożyć. I to tyle kostek zabandażowanych, czyli kostek, które się blokują i które stanowią dosyć proste modyfikacje. Kostki 3x3, znaczy one nie są proste, natomiast proste w znaczeniu ilości elementów. I teraz kostki, które mają więcej elementów, chociaż jest jeszcze jedna kostka, która zawiera, jest modyfikacją kostki 3x3, a zawiera mniej elementów niż kostka 3x3. Nie ma ani środków, ani narożników, czyli kostka H only. Kostka, która zawiera same krawędzie i tylko te krawędzie trzeba poprzemieszczać, poustawiać, poprzekręcać, żeby tą kostkę ułożyć. Niemniej jest to modyfikacja kostki 3x3, modyfikacja chyba najprostsza ze wszystkich modyfikacji. I kolejna modyfikacja to jest pentagram, czy pentakl, nie wiem jak się nazywa. Ta kostka dosyć popularna, kostka, w której kręcą się te środki, natomiast narożniki są z kostki 3x3 i żeby ułożyć tą kostkę, najpierw trzeba ułożyć narożniki, tak jak w kostce 3x3.
Można by ją uznać za kostkę 2 na 2, gdyby nie tutaj ten element krawędzi, który na pewno jest i który oddziela od siebie poszczególne narożniki. Tak ona się potrafi kręcić, natomiast po ułożeniu narożników trzeba tymi kółkami tak manewrować, żeby je ułożyć. I teraz przechodzimy do kostek, które mają większą ilość elementów. To będą niektóre kostki, które już były na tym kanale, czyli na przykład Roadblock z firmy Witiden, czyli kostka, która podzielone ma akurat i krawędzie, i narożniki na trzy elementy, natomiast cały czas jest kostką 3 na 3, tylko ma dużo więcej tych elementów. Najpierw trzeba to wszystko poredukować i dopiero potem ułożyć kostkę 3 na 3. Tutaj kolejna kostka 3 na 3, która ma dużo elementów, czyli taki swego rodzaju Super Cube. Gdzieś tu był jeszcze inny Super Cube. Tutaj jest podstawowa wersja kostki Super, czyli takiej, która ma więcej elementów niż kostka 3 na 3, przez to, że dołożone jest to kółko tutaj też podobnie jak w tej kostce, podzielone są na warstwy narożniki i krawędzie, to jeszcze dołożone jest to kółko, tak jak tutaj. Te kostki w zasadzie były pokazywane przy okazji kuboidów. A jeśli już, to jeszcze jeden kuboid, który był pokazywany, ale który jest modyfikacją kostki 3x3. Ich jest oczywiście więcej, bo jest jeszcze 3x3 na 6, 7, 8, 5. Kostka zmiennokształtna, która jednak docelowo jest kostką 3x3. Natomiast teraz kostki też crazy. I znowu cała seria kostki, które zawierają na każdej ścianie już więcej elementów, bo każda ściana oprócz tych wszystkich elementów, która ma kostka 3x3, zawiera jeszcze 2, 3, 4, 5, 6. Każda ściana zawiera jeszcze 8 dodatkowych elementów, czyli oprócz 26 jest jeszcze 48 dodatkowych elementów do ułożenia. I tu jest znowu cała seria tych kostek. One są, no, tym razem na białej ścianie widzę, podpisane. Cała seria planet. One akurat chyba są dostępne jeszcze w sklepach, także jeżeli ktoś ma ochotę, to w chińskich sklepach ta cała seria jest jeszcze dostępna. Ciekawa seria, niektóre z tych kostek są prostsze, to pokazywał Bobikson w dwóch tutorialach chyba do tych kostek, natomiast niektóre są troszkę trudniejsze, trochę więcej czasu trzeba poświęcić na ich ułożenie, poza tym, że i tak wymagają dużo czasu, bo zawierają dużo więcej elementów. I to tyle serii, jeśli chodzi o serię z planetami i kolejne kostki, które są kostkami 3x3, natomiast zawierają trochę więcej elementów, mają podzielone albo krawędzie, albo środki. To są mix-upy. Tutaj akurat się trafiły ośmioboczne mix-upy, ale może najpierw mix-upy sześcienne. Mix-up, czyli kostka, która ma dodatkową możliwość obrotu po przekręceniu o 45 stopni. Można te środkowe warstwy pomieszać. Tutaj można wymienić środek i krawędź tej kostce. I to jest 3x3 plus. To jest od kostki Lime Cube, od firmy Lime Cube. Tutaj jest inny podział tej kostki. Nie jest taki symetryczny jak w kostce
od Witiden. Tutaj jak widać element krawędzi, a nie cała krawędź ulega przemieszczeniu i można ją wymieniać na środek albo na drugi element tej krawędzi. I kolejne kostki. Są kostki 4x4 tego typu, ale ich nie pokazuję. Na to będzie osobny odcinek. Może na kostki 4x4 modyfikacje, 2x2 modyfikacje i większe. I tutaj kolejne dwie kostki od firmy Lime. Kostki, które zawierają dużo, dużo więcej elementów. Natomiast ich poruszanie się jest bardzo podobne do tej kostki, czyli... ten element krawędzi wchodzi do obrotu i to samo jest tutaj. Tak się obraca, troszkę się zacinają te kostki i ilość elementów niestety predysponuje te kostki do tego, żeby się zacinały. No, niemniej są fajne, trudne, ale wymagają cierpliwości przy układaniu. Gwałtowne ruchy mogą się skończyć rozsypaniem kostki. I to były mix-upy. I jeszcze dwa mix-upy, które na początku wyskoczyły na ekran. To są dokładnie... to są bardzo podobne mix-upy do tego mix-upa. Tutaj też środek. To jest środek, natomiast krawędź składa się z trzech elementów. Podobnie tutaj, to jest krawędź, ona składa się z trzech elementów i podobnie jak w innych mix-upach, tą krawędź można wymienić ze środkiem. Kostka jest zmiennokształtna, przyjmuje bardzo dziwny kształt i podobnie ta kostka, bardzo podobna, tylko... te krawędzie są, no akurat wyglądają trochę bardziej jak krawędzie, natomiast zasada układania jest dokładnie taka sama. To jest ta prawdziwa krawędź, reszta to są elementy, które wynikły z podziału tej krawędzi i je też można pomieszać. I mix-upów było chyba tyle. Natomiast teraz kolejne kostki, które tu są kostki, które się nazywają Dual albo Duo Cube i to są kostki, które mają kostkę w kostce tak naprawdę. Tu kolorystyka jest trochę odbiegająca od zwykłej kostki. Zamiast czerwonego jest taki fioletowy, chociaż nie na każdej kostce. Tu jest akurat czerwony na którejś z nich. Tu jest różowy. Tu też jest różowy zamiast pomarańczowego. Natomiast generalnie wewnątrz tej kostki jest schowana, nie wiem czy to widać jakoś w miarę. Pewnie nie. Widać, tak. Tam jest schowana druga kostka w środku. I najpierw trzeba ułożyć tą kostkę środkową, dopiero potem układać kolejne kostki. One obracają się w różnej konfiguracji. W różny sposób układa się ta środkowa kostka. Trochę ciężko zrobić, by było tutorial do tej kostki, bo tego, co się dzieje w środku, nie bardzo widać, ale może kiedyś spróbuję. I tu jeszcze trzy tak naprawdę mix-upy. Też z firmy Witiden. Kostki, które się nazywają Wormhole. One też mają... tu mają dziury, natomiast one są wypełnione kolorem, te dziury. I tu widzę, że tą już jakoś pomieszałem trochę. Bo tutaj kolory w niej się nie zgadzają w środku. To chyba częściowo widać. Tu jest zielony zamiast białego.
Żeby ułożyć tą kostkę, to trzeba znowu ułożyć to, co jest w środku i to, co jest na zewnątrz. Te są niepomieszane, natomiast ta już widać, że jest pomieszana. I tu widać element żółty i zielony w tej kostce. I to były kostki, które się nazywają Wormhole. I one też są mixupami. Tak mi się przynajmniej wydawało, albo swego rodzaju mixupami. Niestety nie układałem ich jeszcze i nie potrafię powiedzieć, w jaki sposób one działają, ale układają się podobnie do kostki mixup. Albo mi się tylko tak wydaje. I następne kostki, tu są jeszcze dwie duże kostki, które są tak naprawdę kostkami 3x3. Tu jest jedna kostka 3x3. Tu jest druga kostka 3x3, czyli tak naprawdę ta część jest wspólna dla obu kostek. Kostka częściowo zablokowana, dlatego że nawet jeżeli mamy tą kostkę 3x3, to tutaj się nic nie obraca, dopiero ta ściana i te dwie ściany się obracają. I kolejna tego typu kostka, która ma tutaj tych warstw dużo, natomiast tak naprawdę to jest jedna kostka 3x3, którą trzeba ułożyć, i to jest druga kostka 3x3, którą trzeba ułożyć. Jeszcze zobaczę, czy... No tak, i tu jest jeszcze trzecia kostka 3x3, którą pewnie da się przekręcać, czyli tak naprawdę tu są trzy kostki 3x3 albo kostka 3x3 plus dodane dwa elementy. Myślałem, że da się ją obrócić w takim ustawieniu, ale nie da się. Także trzy kostki 3x3 połączone ze sobą w taki dziwoląg. I kolejne kostki, teraz już kostki, które nie dość, że mają więcej elementów, to jeszcze mają różne dziwne połączenia i nie wiem, czy od najprostszych, czy nie od najprostszych, ale te kostki to są kostki Time Wheel albo Wheel of Time, czyli koło czasu. Albo taki zegarek, to są wszystkie te trzy kostki, są takie same tak naprawdę, to są kostki 3x3, narożnik, krawędź, narożnik, narożnik, krawędź, narożnik, tutaj narożnik, krawędź, narożnik, modyfikacje albo 3x3, albo kostki Fisher, albo Windmill, nie, to jest modyfikacja typu Axis. Kostki 3x3, które mają środki z kostki 5x5, nie są bardzo trudne. W zasadzie trudność rośnie od prawej do lewej. Ta jest najtrudniejsza, bo najbardziej zmienia kształt. Najtrudniej się w niej zorientować. Te są prostsze. Tutaj dodatkową trudność stanowi ten środek 5x5, który składa się z różnych elementów, a tutaj wszystkie te elementy są jednakowe i ich ustawienie nie ma znaczenia. Tutaj ma znaczenie i to stanowi dodatkową trudność w tej kostce. Jeżeli te kostki, to jeszcze ta kostka, czyli Octic Cube. Dokładnie taka sama kostka jak te trzy. Tu jest środek, który jest z kostki 5x5 i obraca się dokładnie tak jak te środki, czyli
tej kostce ten środek się trudno obraca. Środek obrócony, kostka prawie się rozsypała. Tutaj też są takie środki, które się obracają, które są jednokolorowe, czyli dosyć proste do ułożenia. Natomiast tu są narożniki i krawędzie, które są takim bardzo, bardzo wąziutkim paskiem, ale dwukolorowym. Są jeszcze wersje z czarną obramówką tej kostki. Ale ta wygląd tej kostki nic nie wnosi. Może ta z czarnymi elementami trochę ładniej wygląda. Natomiast znowu jest to kostka 3x3 ze środkami z kostki 5x5. I czy jeszcze? Są jeszcze, mam jeszcze dwie takie kostki, które są kostkami 3x3, natomiast mają, no tutaj akurat prawie, że dodatkowe. Chociaż niekoniecznie dodatkowe, one są prawie takie, z takimi samymi kostkami. Ten element trzeba traktować jako, można potraktować jako środek z kostki 5x5. Kostki typu krzyż, czy cross, czy kostki X. Ta jest z dwóch stron płaska, ta ma na każdym, na każdej ścianie taki swego rodzaju zegar. Natomiast są modyfikacje jami kostki 3x3. I jeszcze jedna z takich modyfikacji. Kostka, która ma kostkę 3x3 plus dodatkowe takie zegary. Ta kostka ma tyle elementów, że jest naprawdę trudna do ułożenia. Ilość elementów powoduje, że kostka bardzo łatwo się zahacza, tak jak to zrobiła teraz. I próbuje mi się tutaj nawet rozsypać. Ja może nie będę forsował tego jakoś specjalnie, ale w żadną stronę nie chcę się teraz przekręcić. Tutaj coś próbuje mi zahaczyć. Jak nie musicie, to takiej kostki akurat nie kupujcie. Podobnie jak kostki, którą za chwilę pokażę, która jest dosyć podobna, jeśli chodzi o ilość elementów. Też jest modyfikacją kostki 3x3. Tutaj jest cięcie kostki 3x3, tutaj i tutaj. Spróbuję ją przekręcić, ale może się to skończyć podobnie jak w tej kostce. Tu jest jedno przecięcie, tu jest środek składający się z pięciu elementów. Tu jest narożnik, który się składa z całej masy elementów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem elementów jest w narożniku. I w krawędzi jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementów. Czyli bardzo rozbudowane są te i narożniki, i krawędzie. Niemniej jest to kostka 3x3. Mam nadzieję, że to widać. Tutaj i tutaj. I tu to jest cała krawędź, to jest narożnik i środek, taki jak środek, tylko trochę ponacinany. O, to mi się udało przestawić. Tutaj oprócz tego, że obraca się jak 3x3, to te kółka też się kręcą, natomiast one się kręcą bardzo słabo. To trochę przekręciłem, ale tylko trochę. Teraz przekręciłem go o 90 stopni, a może tylko o 45, bo można, bo po obrocie o 45 też wygląda, jakby była ułożona. To jest gem. Gemy mam podpisane, gem 6. Natomiast to jest Wisdom Wheel. Tak się nazywa ta kostka. Duża, dosyć droga, z dużą ilością elementów, które zahaczają niestety o sobie. Tej kostki niekoniecznie polecam, podobnie jak tej. I
kolejne kostki. Kostki, które dalej są kostkami 3x3 i zawierają trochę więcej elementów. Tutaj kostka, do której tutorial niedawno był na kanale, zrobiony przez Bobiksona, czyli kostka Unicorn. Kostka, której krawędzie składają się z dwóch elementów i środki składają się z trzech elementów. Trochę połączenie kostki Dino z kostką, czyli z obracanym tym narożnikiem, z kostką 3x3. Przez to powstały dodatkowe nacięcia. I to jest kostka Unicorn. Tu jest kostka Unicorn też. Ona też... kręcą się te narożniki, natomiast kręcą się trochę gorzej niż w kostce poprzedniej, ale się kręcą i ma dodatkowe kółka, które dodatkowo mnożą tą ilość elementów, które trzeba ułożyć. Kostka na pewno trudniejsza od tej kostki. I kolejne kostki. Teraz dwie kostki, z których jedna jest prosta, a druga trochę trudniejsza, czyli kostka Dreidel. Też kostka 3x3. Środek, krawędź. To jest cały narożnik, który tak naprawdę dopiero w takiej pozycji daje się układać. Dopiero w takiej pozycji kostka uzyskuje możliwość obrotu. Natomiast to jej cała tajemnica. Wygląda dosyć poważnie, natomiast jest dosyć prosta do ułożenia. Po ułożeniu kostki 3x3, czyli środki, krawędzie i narożniki w dowolnej obrocie nawet, potem trzeba wymieniać tylko te listki i jest dosyć prosta w odróżnieniu od tej, która jest trochę trudniejsza, bo tutaj te nacięcia z kostki 3x3 są takie, że po takim obrocie kostka może się obracać. Tutaj trzeba było wszystkie narożniki, tutaj pojedyncze wystarczy, ale w takiej pozycji ona też się obraca. Przez to powstała znowu dużo większa ilość elementów. Tutaj nastąpił podział krawędzi na wiele elementów i narożników także. Jest trudniejsza, zawiera dużo więcej elementów. To jest, obydwie nazywają się Dreidel, tylko do tej dodana jest do nazwy wersja prosta, czyli Simple. I tyle. I teraz kolejne kostki. Tutaj może taka modyfikacja nieudana niestety firmy MF8, kostki Helikopter, czyli z takim obrotem, z kostką 3x3. Ona się rzeczywiście obraca jak kostka 3x3 i byłaby bardzo ciekawą kostką, gdyby nie... Jest bardzo ciekawa, natomiast jest niestety źle zrobiona. Okazuje się, że każdy, kto ją próbuje układać, ma kłopot z tym malutkim środeczkiem. On tak naprawdę wisi w powietrzu, nie jest w żaden sposób przymocowany. Jest wciśnięty pomiędzy te trzy krawędzie i przy nawet ostrożnym układaniu niestety potrafi wpaść do środka i ciężko go stamtąd wyjąć, ale jak się ma sporo cierpliwości, to tą kostkę da się ułożyć i jest dosyć ciekawa jako połączenie kostki 3x3 i helikoptera, zwykłego helikoptera. Ciekawa, aczkolwiek źle zrobiona. Gdyby te środki były lepiej umocowane, byłaby dużo fajniejsza. I jeszcze kostki, jeszcze kilka kostek. Ta się nazywa Grill 2. Znowu modyfikacja. Trochę tak jak Unicorn może. Bo też jest tutaj element tego obrotu Dino, ale jest też kostka 3x3, znowu zawiera sporą ilość elementów,
może się zahaczać, natomiast nie jest jakaś bardzo specjalnie trudna do ułożenia. Parę problemów jest, ale je można w prosty sposób rozwiązać. Całkiem fajna kostka. Dwie kostki, które mają podzielone środki, ale ta ma też krawędź podzieloną. Znowu kostki typu mix-up, tak naprawdę, ale taki trochę specjalny mix-up. Kostki, których obraca się większość krawędzi. No, nie mogę. W ten sposób się obracają. Tutaj krawędź zostaje z takimi dwoma bocznymi elementami, które wydawały się do tej pory elementem środka. Natomiast one są wymienne. Mogą być układane razem ze środkiem, mogą być układane z krawędzią. Wszystkie te elementy można porozdzielać. Kostka no dosyć trudna do ułożenia i ta jeszcze trudniejsza, zwłaszcza w początkowym etapie, czyli przywracania kształtu, czyli kostka Mam San 1 i 2. Tutaj jest dodatkowy podział tych krawędzi, które ten element i ten to jest ten sam element, tak naprawdę ich się nie da rozdzielić, natomiast da się je oddzielić od krawędzi. On jest dwukolorowy, tak jak krawędź, natomiast można tą krawędź podzielić na wiele elementów. Powstała już wersja 4x4 tej kostki, ale to będzie przy modyfikacjach kostek 4x4. I jeszcze 4 modyfikacje. Kostka, która dopiero co rozsypała mi się w tutorialu. No musiałem ją niestety rozebrać jeszcze raz. Wystarczyło obrócić jedną krawędź i kostka się ułożyła, czyli kostka San. Można by ją nazwać też swego rodzaju mix-upem, tylko tutaj nie ma wymiany krawędzi na środek, tylko tych krawędzi z narożnikami jest wymiana. Kostka chyba dosyć trudna. Nie wiem, czy ta będzie trudniejsza, czy łatwiejsza, bo to jest też kostka typu San. Wydawałoby się, że tu jest obrót Dino, ale jego nie ma. Natomiast ona się nazywa Bandage San Cube i tych nacięć jest sporo mniej, co nie znaczy, że będzie łatwiejsza, bo te elementy, które nie mają nacięć, będą oczywiście blokowały obroty kostki i przez to jest trudniejsza. I to kolejna kostka z tej serii, w której znowu można wymienić krawędź i narożnik. Kostka, która się sygnowana przez Pitchera nawet. Octostar się nazywa, przynajmniej o ile dobrze pamiętam. Z podobnymi nacięciami jak ta kostka, budowa tej krawędzi jest bardzo podobna. Natomiast znowu nie na każdej krawędzi jest ten podział i kostka przez to blokuje się w pewnych ustawieniach. Pewnie będzie do niej tutorial, nie wiem czy wkrótce, ale jak już robię te kostki, to być może zajmę się tą kostką. I kostka, która jest najbardziej rozbudowaną wersją tych kostek. Tak naprawdę jest to ta sama kostka co ta, tylko w tej te elementy, które są tutaj, te takie żółto-zielone małe krawędzie. Tu krawędź składa się jeszcze, z jeszcze większej ilości elementów. Tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem elementów,
a tu jest 8, bo są dodatkowe te elementy boczne na każdej kostce. Kostka, która być może najtrudniejsza z tych wszystkich kostek, a może łatwiejsza od tej kostki, dlatego że widać te krawędzie, chociaż stanowią one dodatkowy element, który trzeba ułożyć. Tutaj kolorystyka tych krawędzi, one są niewidoczne, nie mają kolorystyki, przez to jest mniej elementów do ułożenia. Natomiast przez to, że te krawędzie tutaj są, to trzeba je ułożyć i to wydłuża proces układania, natomiast ułatwia, bo widać, gdzie kostka się blokuje. I to chyba tyle w tej części kolekcji kostek. Kostek było sporo. Ostatni rzut oka. Było tyle kostek. I tutaj jeszcze cała sterta tych kostek jest. Natomiast teraz pomaszeruję po kostkę, która będzie stanowiła nagrodę w konkursie, albo raczej giveaway. Ponieważ losowanie będzie przed samą gwiazdką, to tym razem duża kostka do wygrania. Nawet bardzo duża, jedna z większych kostek, jakie w ogóle mam. Kostka taka. Czyli kostka 10x10, dosyć duża. Jeżeli ktoś chce wygrać taką kostkę, to wystarczy napisać komentarz pod tą częścią filmu o kolekcji kostek. Ewentualnie napisać, jaki kolejny film powinien być inny niż tutorial. Mamy z Bobiksonem, albo ja mam, albo on ma jeszcze parę pomysłów na to, co można na kanale umieszczać, jakie ciekawostki można by było poza tutorialami tam umieszczać. Natomiast miło by było usłyszeć od Was, co chcielibyście na kanale oglądać. Próbuję z niej zrobić szachownicę. Może mi się to uda, a może nie. Kostka jest po prostu duża. Udało mi się zrobić paseczki, tak wygląda kostka z paseczkami. Kostka jest do wygrania. Losowanie nagród w niedzielę przed świętami. Nie pamiętam, jaki to dzień, ale może szybko sprawdzę, żeby już wiem, 22 grudnia. Po godzinie 12 zamykam listę osób biorących udział w losowaniu i 22 grudnia w niedzielę losowanie, 23 wysyłka kostki. Kostka ma szansę dotrzeć w Wigilię, o ile to będzie możliwe jeszcze, albo dopiero po świętach. Ja obiecuję, że wyślę ją 23 rano. Tyle w tej części kolekcji kostek. Kolejny film, inny niż tutorial, będzie pewnie na koniec roku i będzie to pewnie kolekcja kostek na drugi rzut oka, czyli cała kolekcja pokazana tak, jak leżą kostki na półkach. Dzięki za uwagę i do zobaczenia.